Witam Was serdecznie w nowym filmie z nowej serii. Mam nadzieję, że uda nam się pociągnąć tą serię. Jestem u mojego kumpla Przema w Tczewie i dzisiaj chcemy Wam pokazać, że nie tylko iPhony mogą do nas przemówić, ale również i smartfony. Przemek, z jakiego telefonu korzystasz? No oczywiście, że smartfona na Androidzie. Trzeba. iPhone? Nie, to nie to i nie jest to. No wiesz Przemek, ale na przykład dużo osób mówi, że tylko iPhony, a są takie osoby, które na przykład nie widzą i mówią, że tylko telefon z klawiaturą. Powiedz mi, ty przeniosłeś się na smartfona już jakiś czas temu. Tak, jestem bardzo zadowolony. Po prostu od tego czasu, jak zacząłem korzystać ze smartfona, otworzyły się przede mną większe perspektywy na życie. No proszę, proszę. I powiedz mi taką rzecz. Co jesteś w stanie zrobić na takim smartfonie? Dosłownie wszystko. SMS, proszę bardzo. Czasami wydaje mi się odebrać telefonu, ale to tylko i wyłącznie kwestia tego, że telefon mi zamula, bo jeszcze nie tak mi na naszą wersję. Ale tak poza tym. Czyli co, że ten telefon jest trochę słaby do tej aplikacji, czy. Nie, po prostu, wiesz, dałoby się trochę giga RAM więcej, nie? Bo wiem, że wcześniej miałeś inne też smartfony. Tak, miałem na początku Samsunga Corel TE. To w ogóle była porażka. Ale to tylko i wyłącznie dlatego, bo właśnie miał słabsze parametry. Także jeżeli chcecie, żeby nie zamulała wam gadaczka, to najlepiej zainwestować, żeby miało przynajmniej 3 giga RAM. I 6.0 Android. Wtedy będzie płynnie chodził? W miarę pewnie. Tak. A powiedz mi tak, bo miałeś parę tych smartfonów i powiedz mi, na którym najlepiej chodzi ten gadacz, który jest do zainstalowania? Ja ci powiem ci tak, chyba. To kwestia przyzwyczajenia, ale ci powiem szczerze, że najbardziej chyba byłem zadowolony z dwóch telefonów. Właśnie z tego mojego pierwszego. Ze Samsunga Corel TE. I bardzo też byłem zadowolony z Motorola Moto G3. To są bardzo dobre telefony. Ale Samsungi też są dobre. Właśnie się zastanawiam nad kupnem nowego. Samsunga jakiego? Galaxy S8. Uuu, to zaszalejesz. To już musi wtedy chodzić elegancko. No to prawda, wiesz, ma tylko 4 giga RAM, nie? Aczkolwiek powiem wam, słuchajcie mnie. Zastanówcie się nad kupnem chińczyzny, bo to też są dobre telefony. Co prawda większość jest niespolszczona, ale mają duże parametry. A powiedz mi, czy na tych telefonach właśnie z tak zwanego wschodniego rynku też to będzie funkcjonować, taka gadaczka? Tak, masz jakieś w własnej autopsji nie, ale mam koleżankę, która właśnie ma taki telefon. To jest telefon Zoom Z i jest bardzo zadowolona. O, to pewnie jakaś, że tak powiem, stylizowana na Xperia Z pewnie. Znaczy, nie wiem jak Xperia Z wygląda, nie widziałem nigdy, ale ten Zoom, oglądałem go, jest bardzo dobry telefon. On ma bodajże metalową całą budowę. 6 giga RAM, 64 giga własnej pamięci, rdzeń napędzany 2-3 GHz, nie? Także to już jest naprawdę dobra machina. No i fajnie. Przemku, jeśli będzie taka możliwość, to przetestujemy tą aplikację w kolejnych filmach. Tylko chciałbym jeszcze zauważyć jedną rzecz. Powiedzcie mi na temat telefonu z klawiaturą. Gdzie za pomocą takiego telefonu mogę się dostać? Nigdzie. A tu, w takim telefonie, oto tym, mam Google Maps i mogę sobie z niego korzystać. Wpisuję sobie, gdzie chcę iść i idę, i dochodzę. No właśnie, o tych aspektach jeszcze powiemy Wam w kolejnych filmach. To taki wstępny filmik a propos serii o właśnie programie gadającym do smartfonów. Oczywiście będzie tych filmów więcej. Zapraszam Was. Zapomniałeś powiedzieć o najważniejszym, Sebastian. W następnym filmiku pokażemy,
jak przede wszystkim ten program ugryźć i jak go zainstalować. Oczywiście. Pokażemy Wam, jak go zainstalować, a później pokażemy Wam, jak w prosty sposób można go używać. I mamy tutaj właśnie Przemka, który korzysta z tego telefonu już spory czas i jest bardzo z tego powodu zadowolony. Także na dzisiaj to wszystko. Zobaczymy się w kolejnych filmach. Trzymajcie się. Cześć. Cześć.